Siema, witam. Stwierdziłem, że skoro CS2 wychodzi, to moja morda też wychodzi, że tak to ujmę. No tak, to ja, Volaj. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten piękny dzień. Dzisiaj mamy oficjalne potwierdzenie i oficjalny update, że CS2 wychodzi z bety. Już każdy w niego może po prostu grać, no nie? Mój głos pewnie nie pasuje do mojej twarzy. Zdaję sobie z tego sprawę, jeżeli ktoś tak pomyślał. Trochę się zawiodłem. Na samym początku powiem wam szczerze, trochę się zawiodłem. Myślałem, że będzie trochę więcej. Omówię wam w tym materiale, co dokładnie się zmieniło. Pierwsza zmiana, że to jak menu wygląda, no tak jak wyglądało. Każdy, kto teraz bije do CS-a, dostaje taki żeton. No, powiem wam szczerze, nie wygląda jakoś ciekawie akurat. Niektórym się może podobać, niektórym nie. Dla mnie to wygląda jak takie czekoladki w serwerku, wiecie, to się rozwijało i tam czekolada była pod tym. Ranking się zmienił, w sensie, no zresetował się ranking, że tak to powiem, możemy od nowa wbijać rangę. Mamy do dyspozycji teraz turniejowe. Zagrałem sobie parę meczy, 3 mecze na Mirażu, 3 mecze wygrałem. Z tego oczywiście wstawię wam pod koniec materiału jakieś klipy fajne, co to tam się działo. Skrzydłowy wprowadzili, też sobie zagrałem. Dostałem Suprema z tego co pamiętam. Tutaj widzicie Suprema, dostałem tutaj jeszcze niestety rangi na premierze nie mam, bo jeszcze nie grałem premierów. Co do skrzydłowych, to na przykład mamy tylko 4 mapy. I co, dodali serwery społeczności, niestety one jeszcze do końca nie działają, więc mam, że tak powiem, problem z kontentem aktualnie, nie ma jakichś trollowań graczy, że tak powiem. Mam po prostu utrudnione zadanie, ale myślę, że i tak sobie jakoś poradzę. Głowę, że tak powiem, mam kreatywną, od kreatyny, że tak to ujmę. Serwery aktualnie nie działają, nie mogę wbić na żaden serwer. Zobaczymy jak to będzie. Następnie, co się zmieniło tutaj w sumie chyba jedna z największych zmian, więc no trochę się zawiodłem, tak jak to mówiłem na początku. Zmienił się, że tak powiem, cotygodniowy drop, jak wcześniej dostawaliście skrzynkę i skina po prostu, to teraz możecie dostać 4 itemy i może być to skrzynka, może być to skin, może być to graffiti. Z tego co wiem, może wam nawet nie wypaść skrzynka, bo widziałem takie screeny, a możecie mieć 2 skiny, 2 graffiti, ale no trochę lipa, że skrzynka może wam nie wypaść, uważam. No i co, tak wygląda sklep, nie będę wam pokazywał, możecie sobie zobaczyć w sesie. Co dziwne, promocja jest dalej. Promocja powinna się skończyć gruby czas temu, ale jak widać dalej jest. Rynek, no i narzędzia jakieś. Z takich jeszcze mniejszych rzeczy, które mnie denerwują, to na przykład podgląd broni. Na przykład zobaczcie sobie tą AWP, jak ona wygląda w tym poglądzie. No, uważam, że to jest gorzej zrobione niż było wcześniej. Niestety nie ma operacji. Liczyłem na tą operację, liczyłem, że Valve wprowadzi operację, ale uważam, że to nie jest jeszcze koniec update'ów. Myślę, że w ciągu tygodnia jeszcze jakieś dostaniemy. Nawet skrzynki nie dostaliśmy, a to jest według mnie pewniak, że skrzynka powinna być. Większy update jeszcze mamy przed sobą. To jest po prostu takie wprowadzenie, że tak to powiem, że gra wyszła z bety, no i można update już po prostu wprowadzać, no nie wiecie o co chodzi. Oprócz tego dodali oglądanie meczy i turniej. Możecie sobie oglądać mecze. Ja tutaj sobie dzisiaj, widzicie, zagrałem sobie meczyka. Dalej nie ma takich trybów, które były w CS, jak nie rankingowe matchmakingi, czy też Adam's Race'y, dalej tego nie ma. No oczywiście o Danger Zone nie wspominam. Danger Zone to jest duży po prostu projekt i uważam, że no w przeciągu miesiąca na pewno go też nie zobaczymy, no nie, nawet w ciągu kilku miesięcy mógłbym powiedzieć. Jedyne na to czekam, to na serwery społeczności, które aktualnie nie działają dalej. Razem z firmą SteelSeries organizuję giveaway na słuchawki, klawiaturę oraz myszkę z podkładką. Sam od prawie miesiąca używam od nich sprzętu i jestem bardzo zadowolony. Od kiedy wymieniłem swoją starą myszkę, to heady siadają jak malowane. Klawiatura, której używam, brzmi cudownie. No po prostu mógłbym zasypiać do dźwięków klikania klawiszy tej klawiatury. Natomiast to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to słuchawki. Bardzo mocno wygłuszałem otoczenie, przez co nawet sąsiad, który wierci nad tobą o godzinie 20, nie przeszkodzi ci w usłyszeniu przeciwnika w CS-ie. A jakość dźwięku jest naprawdę bardzo dobra. Słuchawki te są bezprzewodowe, więc kiedy czekacie na mecz w CS-ie, to możecie sobie iść na przykład wykusić trochę trawy, tak jak ja to zrobiłem. Wszystkie te sprzęty możecie dostosować pod siebie w aplikacji steelseries.gg. Także jeżeli chcesz wygrać to sprzęciwo, które teraz trzymam, to wbijasz pierwszy link w opisie, tam zapoznajesz się z ich ofertą, zostawiasz suba na kanale, piszesz jakiś fikuśny komentarz, na przykład fajnie mieszasz głową bigos, zostawiasz follow na Instagramie oraz wbijasz na Discorda, gdzie pojawi się info, kiedy wylosuję zwycięzców. Wyniki pod koniec października, także bierzcie udział. Regulamin konkursu macie w opisie, a my lecimy do odcinka. Także co, to tyle z omówienia tego update'u, a my przechodzimy do fajnych momentów z meczu z Pangurem, Kubiksonem, MRC-kiem i Mańkiem, także zapraszam. No jak widać, fioletowy skin. W statraku, dobra. CS2, wleci mi kosa. To jest pewne. Ja muszę być cicho, bo jak ganka dostanę to... Łącz mi się w bólu. No i znowu kosy nie mam, co to ma być? Halo, halo. Ale bidok. Rażba? Tak. Tego jeszcze nie robiliśmy w tej wersji gry. CS2, prawda? Proszę wam na to wrzucanie. Chyba widzieli szarażba. Chodźcie back. Dawajcie, da. Dobra. Ty mi aż stanął. To? Co? Co? Co?
Jeszcze jeden? Ja no, Wulaj z normalnym celownikiem, coś się nie zgadza. To jakaś podróba. Cześć, zawsze już to podróba, czy nie? Czekaj, czekaj. O-o. No, nie masz TGV ustawionego? Nie mam, no. No to się podróba. No to podróba. Podróba jakaś. Nie, no ja rozumiem, że ty wszystkiego możesz nie mieć ustawionego, ale Negeva? No niestety. Kto wziął w Negevie? Również ja planuję A. A tu stanął? Przepuść mnie! Nie. Widzę Woolite znowu 0% headshotów. No no, lecisz. No, wziąłem po prostu, jak to by uznać. No Negeva nie masz. Ja lecę z paką, oczywiście pałacami, bo uwielbiam być pałacami. A patrz, kto idzie za tobą. O Boże, 0% headshotów idzie. Aha. I to jeszcze podróba. Aha. No, dobra. No, bana dostanę! No nie, no daj mi. Masz bana. Co, zimno mi było, musiałem się trochę ogrzać. Październik już jest, nie rozumiesz? Nie, no będzie global potem. Bez kitu! Niechcący? Mam! Dobra, teraz wychodzę do prowadzenia, nie? Pad gór, szykuj się. Skąd ty masz Negeva? Idę po ciebie. Short i... Jest frag z Negeva. Dobrze. Ty zaplantował tu. O, aha, widzowie nie chcę przyjść piąteczki, dobra. Gdzie jest? Kto chce piąteczkę? Ja chcę. Trzymaj. Ty, czemu jest zbugowana amunicja? Czcionka się nie mieści. Dobra, muszę sobie utrudnić trochę życie. Co to oznacza? Powiedz nam tu informację, co to znaczy. Czekaj, bo on mieli informację. Ustawił celownik, co jest na co, jak na pewno. No a co? A ty karaszko będzie. Ty, co ja zrobiłem na takim celowniku, to ja jestem z siebie dumny, nie? Ale łatwo pulał to. Czemu mnie pijecie? Sorry, misklik. Ty, bo ja teraz dropy dostałem jakieś. Bez kij, to mogę sobie wybrać te. Ora, biorę skrzynkę i P250. Wow, jak to fajnie wygląda. Jeden boki dobrałem. Ja na pewno. Wow. Ja pierdolę. Amercek, nagrałem to. Co dał? Idziemy A. Idziemy A, ale już spadłem. Ty słyszałeś w plecy. Jak już przyniósł? No stoi przecież. Aha, a, gdzie on? Jo, naprawili to. Ucuuu! Kurde, jodoły. Nie no, to ci maksę łapka w górę, nie? No Marek, to byś wykupu. Ulejt. Nie, ja nic nie widziałem. To nie ja. Dalej jest kon. Ty, bo ja go nie widziałem przez ten celownik, nie? Dunga. Ale? Cześć. O, no, no, no. Ty, ty dropniesz? No pewnie, że ci dropnę. Pewnie. Skąd? Gala jest chyba. Ale to chodzi. Kurde, nie dał. O,